Cześć! Cześć! Dzisiaj pokażę Wam na włosach szów, czyli na włosach takich średniej długości, fryzurę na imprezę, ponieważ właśnie wychodzimy. I to będzie taka propozycja z warkoczami z boku, tutaj taki podniesiony puf, żeby zwiększyć objętość. Także zostańcie z nami, oglądajcie dalej. Najpierw oddzielam sobie tutaj górę, którą będę podnosić, a tu z boku będę pleść warkocz, więc mniej więcej tak od skroni taki pasek sobie wydzielam. To nie musi być jakoś super dokładnie, ponieważ te włosy i tak będą podniesione. Podnoszę włosy warstwami. Depiluję lekko. Akurat tutaj mam lekko, czy za mocno. Akurat tutaj mam Tangle Teaser, żeby być jakakolwiek szczotka lub grzebień. I teraz będę upinać sobie przód. W ten sposób, robiąc tutaj taką przerwę, nie chcę mieć takiego irokeza, tylko właśnie tutaj taka przerwa. Dalej też będzie podniesiona, a tu będzie zapleciony warkocz. I to lekko sobie rozczesuję. I w ten sposób zbieram tutaj włosy, zawijam i upinam tak dosyć wysoko. Teraz będziemy pleść warkocz tu z boku, z tego co tutaj wcześniej wydzieliłam. I to będzie warkocz półdobierany, będę go dobierać od dołu, a na górze będę pleść cały czas to samo pasmo. Zaczynam jak normalny warkocz francuski, czyli w ten sposób. I tu będę dobierać luźne pasmo, nie dobierając nic z dołu, a z tej strony dobieram. Teraz luzujemy warkocz, żeby wydawał się większy. No dobra, będę robić to od dołu. Sorry. I będę go teraz przypinać tutaj, tak żeby leżał płasko, bo teraz dosyć odstaje. Najpierw przypinam od dołu, żeby się trzymał w miejscu. I teraz takimi mniejszymi wsuwkami tutaj. Gdzieniegdzie. I teraz, ponieważ z tej strony nie robiłam żadnego warkocza, nic tutaj, wszystko jest na gładko, to wszystkie włosy szczeszę tak równo do góry, żeby zakryć mi to łączenie z warkoczem, te wszystkie wsuwki i tak dalej, żeby ładnie wykończyć fryzurę. Najpierw użyję trochę lakieru. Możecie użyć trochę żelu lub pasty, żeby właśnie włosy wygładzić. I teraz po prostu szczesuję do góry i będę je upinać. I to, co tutaj mi wystaje, po prostu chowam sobie pod spód i przypinam. Wszystko przypinam tak naprawdę. I teraz utrwalę sobie to lakierem po to też, żeby wymodelować tą fryzurę do końca, żeby postawić tutaj trochę włosy do góry, ponieważ teraz różnie opadają z różnych stron. Dlatego będzie mi łatwiej z nimi pracować. Ja nie chcę, żeby to był wypracowany gładki koch. To ma być taki trochę fryzura messy mimo wszystko. To nie jest fryzura na wesele, nie ma być idealna.
Tutaj zabieram wszystkie włoski z twarzy. Utrwalam warkocz. I tutaj od dołu najważniejsze. Pewnie trochę jeszcze wepniemy tu wsuwek, żeby nam się to później nie zepsuło. Z tej strony jest na gładko, tutaj nic nie ma. I teraz kwestia tylko ułożenia tego palcami. Jak macie ciężkie włosy, to pewnie będziecie potrzebować więcej wsuwek. Ale przy takich krótszych wystarczy tyle, ile użyłyśmy. Tutaj chcę jeszcze sobie trochę podnieść całą fryzurę do góry, więc po prostu robię tutaj taką dziurę. O tak. I tutaj przyciskam i wpinam wsuwkę do środka. Okej, to jest fryzura finalna. Tak wygląda. Idziemy na imprezę. Może ci nie będą przeszkadzały w końcu te twoje kudły. Ja cię lubię w upiętych włosach. To jest takie słodkie po prostu. Do sukieneczki. Mi się to bardzo podoba. Nie, mi też się podoba. Znaczy się nie widzę na razie, ale... Nie, ja się lubię w tych. Jeżeli nie zrobicie warkocza, bo możecie go zrobić z dwóch stron. To taka ozdoba zawsze. Ale możecie sobie zrobić tak jak z tej strony. Czyli po prostu na gładko. Taka odrej trochę. Dajcie nam znać, czy wam się podobało. A my uciekamy na imprezę. Z imprezową fryzurą. Ja nie mam już czasu się uczesać niestety, więc idę jak zwykle, mój standard. Do zobaczenia niedługo, pa pa! Pa!